Jest znowu krem do pięt. Cedrowy z mocznikiem, z wyciągiem z yerba mate. No ten, co Państwo notorycznie wykupują do podłogi, ciągle brakuje, bo fabryka nie nadąża robić. Chwilowo jest i nie starczy dla wszystkich. Cejrowski.com, łamane przez kosmetyki. Studio Dziki Zachód. I dobry wieczór Państwu, jak zawsze punktualnie o godzinie 18, w poniedziałek o godzinie 18 czasu polskiego rozpoczynamy studio Dziki Zachód. Przy mikrofonie Jaśmina Nowak, ja witam gospodarza studia Dziki Zachód, pana Wojciecha Cejrowskiego. Dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, gdyż jestem w Polsce, czyli teraz mamy tę samą godzinę ja i pani. I od razu wszystkich uprzedzam, ponieważ jestem w Pelplinie, przyjechałem na proszone przyjęcie. Troszeczkę za wcześnie, a to przyjęcie się właśnie zaczyna piętro wyżej. Gdyby ktoś tu wszedł, trzeba z tym żyć. U mnie przyjęcie jest piętro niżej, bo urodziny mojej mamy obchodzimy dzisiaj w rodzinnym gronie, ale chyba nie o przyjęciach będziemy rozmawiali i też nawet nie od Polski zaczniemy, bo zaproponuję, żebyśmy rozpoczęli od tego, o czym mówi się, o czym pisze się w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej od Ilona Muska, który sfinalizował przyjęcie Twittera. Jednym z takich pierwszych posunięć było zwolnienie czołowych menadżerów. Zapowiedział, że zwolni 75% całej załogi, że być może też przywróci konto to Donalda Trumpa, który co prawda powiedział, że już z Twittera nie będzie korzystał. No ale właśnie, prócz tego bardzo ciekawy wpis umieścił na temat ataku na męża Nancy Pelosi. Proszę powiedzieć, no to zaraz, jak bo pan musimy, odbiera musimy, te... Musimy wprowadzić ten temat. Była mowa taka od kilku miesięcy, że chce kupić i mówił otwartym tekstem, że wybiera wolność i dlatego też mieszka i pracuje w Ameryce, wybiera wolność i uważa, że Twitter to miała być taka platforma, na której każdy może napisać wszystko i potem każdy samodzielnie odpowiada za to, co napisał. Natomiast te narzędzia, które nas uzależniły, czyli YouTube, Twitter i Facebook, nie powinny mieć prawa cenzury. No a jeżeli mają prawo cenzury, to powinny odpowiadać za wszystkie treści, których nie ocenzurowały. Bo jeżeli już się biorą za redagowanie, to tak jak każda gazeta, czy telewizja, czy radio, które redaguje pewne treści, odpowiada za to, co zredagowano. Czyli jeżeli gazeta w ramach redakcji napisze nieprawdę albo zrobi komuś krzywdę, to gazeta odpowiada finansowo i odszkodowania płaci ludziom, których oczerniła. Natomiast takie platformy porozumiewania się jak telefon. One nie odpowiadają za treści, które pani ze mną sobie możemy przekazywać, nawet jeżeli te treści są nielegalne. Gdybym ja pani wysłał kody do jakiejś bomby, a pani by ją odpaliła, to telefon, którym się posłużyliśmy, czyli ta kompania telefoniczna, której użyliśmy do komunikacji terrorystycznej pomiędzy nami, nie odpowiada za wybuchy. No chyba, że cenzuruje treści. To wtedy już odpowiada za to, że pozwoliła nam się dogadać w sprawie przestępstwa. I Elon Musk mówił takie rzeczy właśnie, że no albo. Albo cenzurujecie i wtedy odpowiadacie za to, co cenzura przepuściła. No albo nie cenzurujecie nikogo. W tej chwili jest tak, że prawica w Polsce, zwolennicy Trumpa, osoby konserwatywne, kościoły są cenzurowane, natomiast ta druga strona może sobie hulać ile chce. No to jest układ nieuczciwy. No i liczyliśmy na to, że on przejmie tego Twittera i że zrobi to, o czym mówił. A potem się wszystko wysypało, okazało się, że chyba nie przejmuje, pokłócili się, mieli za odszkodowania płacić. Kilka dni temu jednakowoż wszedł do siedziby Twittera głównej jako szef, strażnicy go nie zatrzymywali i my stąd wiemy, że skutecznie przejął. A jego zapowiedzi, że zwolni pracowników, no oszukiwali go przed zawarciem transakcji co do tego, ile kont jest pompowanych. Oszukiwali go co do tego, ile kont jest cenzurowanych, bo gdyby wypłynęło w rozmowach handlowych, gdyby wypłynęło, że oni cenzurują miliony kont na całym świecie wybranych i te wszystkie konta są z prawej strony, no to robi się skandal. No więc oszukiwali go, żeby on się nie wygadał, żeby nikt nie wiedział. Wszystko wskazuje na to, że przejął tę firmę
i dobrze, że będzie zwalniał oszustów. Natomiast jego pierwszy tweet dotyczył strasznego skandalu i on zatweetował już jako szef tego Twittera, zatweetował wprost do Hillary Clinton. Otóż poza tą, nazwijmy to aferą, czy wielkim wydarzeniem w Ameryce, że Musk jednak przejął Twittera, to jest jeszcze druga rzecz. Idą wybory, no i zawsze się pojawiają październikowe niespodzianki przed wyborami. Wybory są 8 listopada i w związku z tym w październiku wszyscy tam mają jakieś asy w rękawie, wypuszczają na swojego przeciwnika. Najczęściej wypuszczają w Ameryce coś, czego się już nie da odkręcić. No bo jak się komuś zarzuci, że miał 6 kochanek, a on jest jednocześnie wierny swojej żonie i tam się mieni jako katolik na przykład, to bardzo trudno jest w krótkim czasie tuż przed wyborami odkręcić coś takiego. Ktoś nas obrzuci błotem, zanim udowodnimy, że to nieprawda, to już jest po wyborach. I dlatego to się nazywa tam październikowe niespodzianki. Wskakują różne rzeczy w ostatniej chwili, żeby przeciwnik nie zdążył się obronić. Przeciwnik, jeżeli coś ma za pazurami, to ma przygotowaną linię obrony. Natomiast jeżeli nie ma nic za pazurami i go po prostu oczernią, to on nie jest w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć, co mu przykleją. No i było tak jakiś czas temu, że mąż Nancy Pelosi został złapany na tym, że jeździ po pijaku albo pod wpływem, bo nawet nie wiemy do końca, czy to było whisky, brandy, czy może jakieś środki chemiczne, które się wkłada w formie tabletki albo wciąga przez nos. No ale był nietrzeźwy ogólnie. I próbował się wykręcać, że to nieprawda i tak dalej. Złapano go na tym. Nancy Pelosi jest trzecią osobą do tronu w Ameryce. Najpierw jest prezydent, potem jest wiceprezydent. Gdyby prezydentowi coś się stało, trwale bądź czasowo, to wiceprezydent. A gdyby oboje, Kamala Harris i Biden, zniknęli, obojętne, nie mogą sprawować funkcji, wówczas tam jest sukcesja do tronu urzędowa wpisana do konstytucji. Wówczas szefowa Izby Reprezentantów przejmuje władzę. I to jest właśnie Nancy Pelosi. Ona jest lewaczką ekstremistyczną. W ostatnich latach ujawniła się. To jest taki macher, który tam od wielu lat urzęduje, siedzi i robi złe i brzydkie rzeczy. W mojej ocenie złe i brzydkie. No i ona ma męża. Ten mąż się stale dorabia wielkich pieniędzy, słuchając, o czym chrapie żona. Bo nigdy nie złapano Nancy Pelosi na tym, że sprzedawała swojemu mężowi wprost informacje giełdowe na przykład o tym, co zamierzamy uchwalić, a będzie miało wpływ na giełdę. No to musimy się domyślać, że ona gada przez sen albo chrapie do rytmu i on potem rano wstaje, ona mu niczego nie powiedziała, nie można jej wsadzić do więzienia. Natomiast on przez sen usłyszał i tak go nachodzi potem następnego dnia rano, żeby zainwestować w jakąś firmę, która czary-mary 2 miesiące później zaczyna dostawać kontrakty rządowe albo idzie w górę na giełdzie, bo coś uchwalono tam, nie wiem, na temat torebek plastikowych coś uchwalono i w związku z tym firma z torebkami plastikowymi spada, a firma z torebkami z czegoś innego zyskuje. I ten Pelosi się dorabiał majątku stale właśnie w taki sposób. No po prostu mistrz giełdowych operacji. Przy czym miał też drugie życie. Ćpał, czy pił, czy coś tam. Był pod wpływem dosyć często i złapano go raz przed wyborami niedawno w taki ewidentny sposób. Zrobił się skandal i teraz afera, którą teraz przeżywamy, to jest, że on dostał młotkiem po głowie we własnym domu. No i lewicowe media wszystkie powiedziały, atak prawicowego ekstremisty, który wdarł się do domu i zaatakował, podjudzany przez trumpistów naturalnie, bo prawicowcy z młotkami się nie pojawiają z innego powodu, tylko no, muszą być zwolennikami Trumpa i on ich tak nakręcił, że wpadł, że ten człowiek z młotkiem do domu szukał Nancy Pelosi, a jak nie znalazł, to zdzielił młotkiem w głowę jej męża. No to jest lewicowa narracja. Elon Musk zatweetował na ten temat do Hillary Clinton, która uruchomiła tę narrację i u siebie też mówiła, no tych ekstremistów, trumpistów trzeba, no patrzcie co robią. Patrzcie, za kogo się biorą. Po drabinie do samego szczytu władzy doszli i zaatakowali Pelosi.
No jak ona tak zatwitowała, to Elon Musk, używając swojego Twittera, już w tej chwili swojego całego, nie tylko swojego konta na Twitterze, napisał, że z wielu źródeł wynika, że to nieprawda, co pani pisze. To była pijacka burda dwóch naćpanych dżentelmenów, którzy byli prawie na golasa, bo w gaciach, i pobili się młotkami o narkotyki. Trochę dodałem do tego tweetu Muska, ale rozbudowuję już całą tę historię. No i to jest afera największa w Ameryce. I teraz nie wiem jeszcze ani pani, jak to się odbije w najbliższych dniach na wyborach. Czy ludzie uwierzą temu, co mówi lewica, że to prawicowy ekstremista, czy będą wierzyli innym informacjom, które stale wyciekają do sieci, w tym poprzez Twitter wyciekają. Czerwony przycisk subskrybuj, bardzo proszę wszyscy, klik. Dzwonek obok, bardzo proszę wszyscy, klik. I opcja wszystkie powiadomienia, wszyscy klik. Jest piękna klika. To prawda, na to musimy poczekać, ale w tym kontekście też pojawiły się takie zarzuty dotyczące tego, że właśnie Elon Musk zniszczy Twittera, bo tutaj jest kwestia tej ściągniętej opcji banowania, czyli pewien brak cenzury, i właśnie, że zrobi z takiego medium, które było uważane za jedno z takich najbardziej poważnych, prawda, do wymiany myśli politycznej, jakiejś eksperckiej wymiany zdań, że stanie się takim kolejnym. To nie jest moje zdanie, ja tylko powtarzam, tak chciałam podać punkt zaczepienia, powtarzam te fale narracji, komentarzy, które się pojawiły. Właśnie jeżeli chodzi o takie zarzuty, które mogą być, że właśnie Twitter bardzo szybko stanie się takim medium, gdzie wszystkie też jakieś takie śmieciowe kwestie będą mogły się pojawiać, że każdy będzie mógł napisać wszystko, no bo właśnie nie będzie kompletnie cenzury. To jest tego medalu, to są komentarze. No ale przecież taki ten Twitter, YouTube i to trzecie Facebook dokładnie takie były. To nie były nigdy platformy wymiany poważnych myśli. Tam się poważne myśli też wymieniało przy okazji, ale te trzy platformy powstały do wymiany wszelkich myśli, mądrych i głupich. Można było toczyć dysputy naukowe na tych trzech narzędziach, natomiast można też było głupotami się wymieniać, i większość korespondencji na Twitterze to głupoty, a nie żadne. Nie wyobrażam sobie wymiany mądrych myśli na temat referatu naukowego. Co sugerują te opinie, które pani przed chwilą przytoczyła. Znaczy to bzdura kompletna. Twitter nie służył w jakiejś większości, czy nawet w znaczącym stopniu nie służył wymianie mądrych, budujących myśli na tematy naukowe, i teraz jak się poluzuje cenzurę, to nagle się głupoty wyleją. Te głupoty tam były od początku. To argument kompletnie zmyślony. Ktoś, kto dzisiaj włączył Twitter, może uwierzy w to. Natomiast ktoś, kto tweetował przez ostatnie 5 lat, no to po prostu nie kupi tej narracji. Chyba że oszołom kompletny. Dobrze, to może przejdziemy do kolejnego tematu, ale też zaczepienie jeszcze o Stany Zjednoczone, a dokładnie o gratulacje, które Joe Biden złożył. No, pani poczeka chwilę. Niech pani poczeka chwilę. Tak, tak. Opowiem o cenzurze i o propagandzie, bo mamy do czynienia w tej chwili w Ameryce z czymś, co znamy z Polski, że w czasach stalinowskich pisało się artykuły, które miały kogoś zniszczyć. Kompletnie nieprawdziwe były w środku. Uruchamiano narrację. Wczoraj jeszcze było coś A, a dzisiaj już jest odwrotne niż A. Ta sprawa męża Pelosi to jest jedna z takich spraw, kiedy ktoś buduje kompletny fałsz. Lewica publikuje kompletnie fałszywe informacje, od A do Z nie pasujące do niczego, ale no tak jakby Stalin ogłosił i wszyscy mają wierzyć. Dom tego pana Pelosi jest domem Nancy Pelosi, więc jest pod stałą ochroną, taką jak Biały Dom, czy rezydencja, w której mieszka Kamala Harris. Czy rezydencja, w której mieszka Trump, a właściwie wszystkie jego rezydencje. Otóż to są budynki pod ochroną. W związku z tym opowiadanie, i to są obywatele też pod ochroną, chroni się przecież zarówno prezydenta, jak i żonę prezydenta, chociaż ona nie była wybrana na żaden urząd i nie piastuje urzędu, ale ze względu na prezydenta chroni się jego żonę, chroni się jego dzieci. Były filmy takie w telewizji, gdzie jakieś dziecko prezydenta głupoty wyczynia, bo ciągle agent chodzi i to dziecko chce się wyzwolić. Więc państwo to wiedzą. I wszyscy to wiedzą. W Ameryce to już w ogóle bobasy wiedzą, że prezydent i cała jego rodzina są pod stałą ochroną. 24 na dobę agenci za nimi chodzą. To samo dotyczy wiceprezydenta, to samo dotyczy Nancy Pelosi, trzeciej do tronu, jej męża i całej jej najbliższej rodziny.
Więc w jaki sposób mamy uwierzyć, że napastnik prawicowy, opętany, wpadł o drugiej nad ranem do strzeżonego domu, to jest duża rezydencja, a nie jakieś po prostu mieszkanie w bloku, do strzeżonego domu o drugiej nad ranem wpada z młotkiem i zaczyna burdę i agenci tego nie widzieli. No, prawda jest taka, i to wypłynęły zapisy rozmów telefonicznych z policją, że to ten pan Pelosi zadzwonił z prysznica, żeby przyjechała policja go ratować, a generalnie było tak, że napastnik użył młotka, który do niego należał. Czyli musiał znać ten dom, wiedzieć, gdzie leżą młotki. Obaj panowie byli naćpani, obaj mieli młotki w rękach i obaj byli w gaciach. Ten gość, który walił młotkiem w starszego pana Pelosiego, no to albo kochanek, albo męska prostytutka, mówiąc najkrócej. Ale pakuje się ludziom do głowy. 80 kilka lat, to też można jeszcze określić. Ten ma 81, a ta jego kochanka czy prostytutka męska 41. I z przeszłością. O tym facecie wiemy, że on tweetował lewicowe rzeczy, od lat tweetował. Organizował bojkoty lewicowe na swoich Facebookach, ale od tygodnia został prawicowym ekstremistą i na jego mediach ktoś wkleił jakieś kilka prawicowych wpisów, natomiast cała jego historia pokazuje lewicowość. Facet został wpuszczony do domu, coś tam sobie robili i pokłócili się młotkami o narkotyki. Tak wynika z przeróżnych zapisów policyjnych, które ludzie sobie z radia policyjnego ściągnęli. Ludzie podsłuchują policyjne radia w Ameryce. Ta interwencja policyjna to była interwencja wobec dwóch prawie gołych, pokłóconych kochanków. No ale ludziom się... Ciekawi mnie, co dzisiaj wieczorem w wiadomościach na ten temat powiedzą, bo TVP na przykład to słucha głównie CNN-u. TVN to nawet nie słucha, tylko wykonuje rozkazy z CNN-u, jak sądzę, po treści, którą widzę w wiadomościach. Więc prawdopodobnie państwo usłyszą taką narrację, że ekstremiści ze strony Trumpa wdarł się jeden z młotkiem do mieszkania i tam porąbał kogoś po głowie. Skończyłem. Może pani przejść do tematu numer dwa. Dobrze, tak, zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj na pewno jest tak, że młodsze pokolenie już ma szansę szukać informacji, bo one faktycznie pojawiają się w tej przestrzeni internetowej. No natomiast jeżeli chodzi o taką propagandę, o jakiej pan mówił jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, no ona pewno jest też, no cały czas się pojawia, ją obserwujemy. To nawet ja mogę powiedzieć z perspektywy polskiej głównie, bo te media śledzę najwięcej, ale jest też tak, no, że starsze pokolenie faktycznie trochę nie ma wyjścia. Słucha tego, co słuchać może. Ogłoszenie krótkie. Kawa kuloodporna. Dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie. Proszę szukać słoiczka z napisem energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną. Cejrowski.com/sklep.